Siema, z tej strony Wezif, a w dzisiejszym filmie będziemy testowali zakazane błędy w Fortnite. Także co, myślę, że naprawdę odcinek mega fajny, więc zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczkiem, wejścia na mojego Instagrama Wezify, na mój drugi kanał, na mojego Discorda. No i jeszcze oczywiście przypominam o moim kodzie twórcy, czyli oczywiście kodzie Wezif w sklepie w Fortnite. Jeśli chcecie mnie wesprzeć, no to polecam wpisać ten kod. No i jeśli wyślecie screenka na Discorda, że używacie tego kodu, no to macie szansę, aby być pozdrowieni na filmie. Ja tylko przypomnę, że po prostu wykorzystywanie błędów grozi banem, a ja to oczywiście robię tylko i wyłącznie w celach rozrywkowych. Każdy komentarz o treści mikrofon serduszkuje i zapraszam już do filmu. Dobra, a więc generalnie musimy sobie włączyć teraz tryb kreatywny, także ja sobie tutaj włączę tryb kreatywny. Także co, wchodzimy sobie tutaj już na tryb kreatywny i zaskoczę was, ale włączamy tryb kreatywny. Dobra, jesteśmy już tutaj i teraz tak, jesteśmy już na trybie kreatywnym i teraz potrzebujemy wejść na naszą wyspę, tylko że mamy 300 pingu, no ale to jakiś wielki problem chyba nie będzie. Jakbym dzisiaj troszeczkę inaczej mówił, to przepraszam, ale mam ogólnie takie słuchawki nowe teraz i to są pierwsze słuchawki, które się nazywam z wytłumieniem czy czymś takim, nie wiem, wygłuszeniem? Wygłuszeniem się chyba mówi. No generalnie po prostu praktycznie siebie nie słyszę, jak mówię, także przepraszam, bo muszę się nauczyć wypowiadać jakby nie słysząc siebie praktycznie. No, także dobra. Jedyne co musimy teraz zrobić, no to znaleźć rybkę Midasa. To jest chyba w jednorazowych. Także mamy rybkę Midasa. I następnie tutaj musimy sobie zebrać trzy itemki, których nazw nie pamiętam po polsku, a umiem po angielsku, więc no będziemy ich musieli szukać. Dobra, w ogóle nie wiem co się stało. Nie wiem czy przypadkiem nie mówiłem troszkę za cicho, ale dobra, no możliwe, że troszeczkę za cicho mówiłem, bo tak sobie wszedłem teraz w plik nagrania i wychodzi, że w teorii strasznie cicho mówię, a nie wiem, wszystko mam normalnie tak samo ustawione jak nagrywam. Nawet chyba mam bliżej mikrofon niż zwykle. I teraz musimy znaleźć jeszcze jeden item, on również jest niebieski i to jest Esemg. Tylko, że to jest taki inny SMK. O, to jest ten. No i generalnie te itemy występują tylko w tych wersjach, generalnie w trybie kreatywnym. No, po prostu nie da się ich zdobyć w normalnych wersjach na trybie kreatywnym oprócz tych. Także, no, my sobie teraz zdobędziemy poprzez użycie po prostu rybki Midas. Co się stało? Chyba mamy kolejny błąd. Co jest? Ej, widzicie to? Mam pelerynę jakby... Co tu się stało? Halo? Co się dzieje? Co się wydarzyło tutaj? Ktoś mi wytłumaczy? Co jest? Nie rozumiem, co tu się wydarzyło. No ale dobra, w każdym razie weźmy teraz tą rybeczkę. No i powinniśmy mieć złote itemy. No jak widzicie, mamy złote itemy. Z karty akurat złoty chyba jest. Co mi to na skara zamieniło? No ale dobra, generalnie to jak widzicie tutaj mamy złote itemy, złote itemy, złote itemy. A nie, bo skar po prostu dostaje, przecież ja nie miałem ten M-ki. Także no, epicko. Złoty item, którego normalnie w gierce nie ma i złoty item, którego normalnie w gierce nie ma. Także co, myślę, że jest to naprawdę mega fajna opcja. I mam strasznie głośno Fortnite'a, siema, mogę to trochę przyciszyć, na przykład na 2%. Dzięki. O, nareszcie. Dobra, no jak widzicie, generalnie naprawdę mega fajnie po prostu to się wszystko prezentuje, ponieważ mamy, no patrzcie, no itemki, których nie ma w Fortnite normalnie na trybie kreatywnym, tutaj mamy. Przejdźmy może już do tego kolejnego błędu. Dobra, a więc jesteśmy już znowu na trybie kreatywnym w sumie, także dzisiaj mamy troszeczkę taki kreatywny odcinek, że tak powiem. No i teraz musimy wpisać ten kod, który tutaj daje, czyli 3814-0410-5498. Jest to naprawdę myślę, że mega fajna mapka, o której wam za sekundkę opowiem. Jest to mapka tak jakby z cheatami, także myślę, że jest to coś mega wartego uwagi. No i w sumie sami wszystko zaraz zobaczycie. Dobra, także no wejdziemy sobie tutaj na mapeczkę, no jesteśmy już. No i dobra, tutaj się respimy. No i jak widzicie, no to tutaj no normalna mapka, nie? Tutaj możemy sobie zebrać itemy, tutaj wszystko fajnie. Możemy wyjść zaraz, walczyć z innymi graczami, ale to nas za bardzo nie interesuje, ponieważ no fajnie tutaj możemy no po prostu grać, ale no to nie jest zbyt interesujące, ponieważ bardziej interesujący jest ten róg mapy, a mianowicie tutaj. He? Dobra widzowie, wiem chyba co się wydarzyło. Tutaj normalnie jak gracie na więcej osób, no to macie tutaj automatycznie taki
przycisk do kliknięcia w rogu mapy, no bo tutaj nigdzie indziej go nie widzę, ja już chyba wiem, co się wydarzyło. A więc generalnie to tam normalnie jest taki przycisk, którego powinniście użyć, żeby mieć supermoc zadawania poczwórnej ilości HP. Ale my tą supermoc mamy teraz, no bo automatycznie została nam po prostu przyznana. No i patrzcie, teraz, no po prostu, jak widzicie, no to zabieramy bardzo dużo HP. Na przykład weźmy, no po prostu weźmy to, sobie zbudujmy. I powinno być, no, po prostu od razu, na 1 kilof to jest. Normalnie to jest chyba 3 kilofy, także no zadajemy naprawdę sporo więcej HP. No i to zostało nam przyznane teraz automatycznie, ponieważ jesteśmy jedynymi graczami, jakby wiecie, którzy są na mapie obecnie, którzy po prostu no grają, więc automatycznie nam to przyznały. Jeśli gracie z kimś innym, to tam w tamtym rogu, gdzie podchodziłem, będzie przycisk do kliknięcia, aby zdobyć właśnie tą moc. No i przejdźmy już oczywiście do kolejnego błędu. Dobra, a więc generalnie ten błąd powinniśmy wykonać na MiG 8x8, ale niestety tego nigdzie nie widzę tutaj w po prostu twórczości graczy, ponieważ to było w twórczości graczy. Ale twórczość graczy jest z trybu kreatywnego, więc przedostawiamy sobie to na trybie kreatywnym, także zobaczymy. Na pewno jeśli to było wtedy generalnie nagrywane, w sensie 3 dni temu, kiedy to jeszcze było tam w twórczości graczy, to na pewno to działało, jestem tego pewien. No ale generalnie jest to testowanie błędów, także przetestujmy, czy dalej to działa na przykład na trybie kreatywnym. Fortnite jest zbugowany, że no jakoś nie wiem, no mam milion pingu, jak wchodzę na ten, na tryb kreatywny, mimo że wcale lagów nie mam. Także dobra. Cały błąd polegał na tym, że podchodziliśmy sobie tutaj i generalnie, no to jedyne co musieliśmy teraz zrobić, no to podejść sobie do jakiegoś łowiska i zacząć łowić i w ten sposób po prostu zdobywaliśmy rybeczki, no a następnie z tych rybek zdobywało się expo za łowienie po prostu, także było to bardzo proste, bardzo łatwe jakby do zrozumienia, jak to wszystko działa, tylko że czy ja tutaj znajdę na przykład jakąś kałużę, czy nie? Nie no, ale wydaje mi się, że łowiska powinny być. Czy nie będzie? Naprawdę nigdzie żadnego łowiska nie mogę znaleźć, co jest? Nie no, nie gadajcie, że ostatni błąd nie będzie działał. No proszę. Nie no, wiecie co, bo już to objechałem 3 razy, chyba po prostu tego nie ma, wiecie? Także ten błąd prawdopodobnie nie działa. I to przez to, że nie ma łowisk. Jakby były łowiska, to pewnie by działał, znając życie. Także co, no niestety błąd ostatni nie działa. No ale tak to z 2 na 3 błędy, jakie wam dzisiaj przedstawiłem, zadziałały, także to jest ponad połowa i to no dużo ponad połowa. Także co, no naprawdę myślę, że odcinek wyszedł naprawdę, naprawdę mega kozacko. Dobra, a więc to było już na tyle w tym filmie, zostawcie łapkę w górę, suba dzwonem, wpadnijcie na mojego Instagrama, odzwyty na mój drugi kanał, mojego Discorda. Zapraszam do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem oraz oczywiście polecam wpisać mój kod, czyli oczywiście kod Wezif w sklepie w Fortnite, jeśli chcecie mnie wesprzeć. Każdy komentarz o treści mikrofon serduszko i także piszcie w komentarzu mikrofon, a ja wam przywitam serduszko, no a ja się już oczywiście będę z wami żegnał, trzymajcie się, no i cześć!